Myśmy się dowiedzieli w momencie, kiedy postawili znaki, że będzie kręcony serial właśnie i to będą zdjęcia do tego serialu Heweliusza. Opromuje Heweliusz o tragedii, która się wydarzyła. No i wtedy co? No, szybka informacja, zasięgnąć gdzie i jak to będzie wyglądało dokładnie. No i się okazuje, że faktycznie się potwierdziło, że to tu na tej ulicy i na ulicy nad Odrą poniżej będą kręcone sceny do tego serialu. Tutaj będą w dniu dzisiejszym prace zabezpieczające, przygotowujące plan zdjęciowy robione, a same sceny będą kręcone jutro od godziny 12. I wtedy też mogą wystąpić i na pewno wystąpią utrudnienia na ulicy nad Odrą, bo tam będą konieczne zamknięcia ulicy na czas nagrywania i wtedy to ma zamykać policja dynamicznie, jak to ładnie ujęto, w miarę kręcenia scen wtedy będzie zamykana. Znaczy, przez wiele lat dzielnica była zapomnianą przez świat, przez ludzi, taką dzielnicą zła i w ogóle, więc to jest chyba pozytywny element. To się zmienia, czyli to jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dla naszej dzielnicy to jest chyba fajnie. Będzie się coś działo. No niech będzie, no coś się może będzie działo na naszej. Tylko się dziwię, że do Heweliusza tutaj, czy, nie wiem, czy ze względu na budowlę, czy na co? No tak mi się wydaje, że chyba ze względu na budowlę. Bo widzę, że stare kamienice jeszcze nie ten, bo nikt nie chce się zająć kamienicami naszymi. Także chyba z tego względu. Tak mi się wydaje. No ale bardzo dobrze, że niech nagrywają coś. Coś może w końcu usłyszy o dzielnicy. Co jest w ogóle wyjątkowego w tej okolicy, co można pokazać, nie? Dlaczego myśli pan nie tutaj ma, padło? Była huta, nie ma. To był zakład. A tak to nie ma nic ciekawego. Nie, ale no. Jednak jak coś musieli reżyser zobaczyć. Dostrzegł tu w tym. No może i tak. Ale... Tak, ja tu mieszkam 70 lat, no ale... Społeczność lokalna odbiera to jako takie wyróżnienie, że w końcu coś się dzieje na tych dzielnicach północnych, na Stołczynie, na Skolwinie, no tu akurat konkretnie na Stołczynie. No jest takie odczucie mieszkańców, że te dzielnice są wiecznie zaniedbane, wiecznie są niedoceniane, miasto nie dba o nie, budynki się sypią, a się okazuje, że przez to, że się sypały, no pewnie się dlatego też znalazły w tych scenach. No, tym niemniej, no mówię, mieszkańcy czują się wyróżnieni tym, że znajdą się te ulice na filmie, a dwa, że mają nadzieję, że w końcu może coś się zmieni, coś się będzie działo. Tu na dzielnicy, jakby ktoś chciał, to mówię, jest co, bo mówię, tam można iść do parku na Nechlingach, przecież ładny park zrobiony jest. Niedaleko ma pan wieżę Bismarka, też warto iść. Mówię, ja na wieży Bismarka za dzieciaka prawie się wychowałam, także... Jest tutaj w okolicy co robić i co... Tylko no mówię, żeby ktoś się za to wziął, tak?